Dzień dobry. Muszę wam powiedzieć, że od 7 lat mamy jedno niezmienione danie, dlatego że ono jest pyszne. To jest danie, które sprawiło, że kiedyś ja, który naprawdę nie cierpiałem kaczki, ją pokochałem. Dziękuję ci, Ulu, i dziękuję ci, Laurent, za to, że nauczyliście mnie jeść kaczkę. Kaczkę konfitowaną. Mianowicie 7 lat temu byłem pierwszą osobą w Gdańsku, która ośmieliła się konfitować kaczkę. Strasznie się nawalczyłem z kucharzami, żeby nauczyć ich tego, bo oni ciągle piekli, gotowali, smażyli, a nikt nie chciał skonfitować. Konfitowanie to taka stara polska metoda, polegająca na tym, że gotuje się mięso we własnym tłuszczu przez wiele godzin, tak pyrkając do miękkości. A potem to mięsko się wyciąga, ewentualnie przechowuje przez długie miesiące w tym właśnie tłuszczu, bo tłuszcz tworzy barierę bakteriochronną. Dlatego to staropolskie danie we francuskim wydaniu podajemy sobie tutaj z kapustką, z kaczuszką. O, kaczuszki są nawet dwie. Ho, ho, bo są małe, więc dali dwie. Z sosikiem. I o, robak. Robaka nie zjemy. Przyleciał. Kapusta pycha. Chrupiąca. Młoda. Już tegoroczna. Mięsko. Od skórki odsmażone. Sosik jagodowy z kapustką. To wszystko połączymy. Niebo w gębie. Pozwólcie, że jeszcze sobie kawałek wezmę, bo niezwykle mi to smakuje. Mnie, który miłośnikiem drobiu nigdy specjalnie nie był, aż się to zmieniło dzięki podróżom w stronę Bergerac. Cześć.